No, witam Was. Ostatnio sporo się dzieje i jak widzicie, nie zbastowałem w aktywności takiej, przynajmniej vlogerskiej, wirtualnej po wyborach. I muszę powiedzieć, że no, coraz bardziej przeglądam na oczy, jeśli chodzi o w ogóle przyszłość tego ruchu wolnościowego w Polsce. Parę takich znamiennych cytatów. Wczoraj zapadło mi w pamięć. Po pierwsze, słowem wstępu, po wczorajszym podcaście napisałem takiego maila do najwyższych władz, zarówno partii KNP, jak i Korwin, żeby się pogodzili. No bo, właściwie, jaki jest sens w tej chwili toczyć jakiekolwiek spory, skoro w zasadzie zdobyli to, co dało się zdobyć. Mają wszyscy swoich posłów albo subwencje europosłów i tak dalej. Jest masa kasy de facto i, i sporo ludzi potencjalnie do działania, ale nie ma pomysłu jak, jak to działać wspólnie. A jak już to są idiotyczne pomysły pokroju, no nie wiem tworzenia nowych partii. Ja, ja zarówno po półtora roku w KNP, jak i po działalności w ruchu Kukiza widzę wielką e, przepaść w sposobie funkcjonowania tych starych, stetryczałych partii politycznych, które mają przecież swój rodowód komunistyczny e, z takimi ruchami bardziej e, wolnościowymi, bardziej oddolnymi też nieidealnym, ale jednak o wiele y, bliżej, y, o ironio, Kukizowi do ideałów funkcjonowania wolnościowego, przynajmniej w moim mniemaniu, niż Korwinowi, Wiplerowi, Marusikowi, y, czy komukolwiek, kto y, jeszcze po tych 26 latach stara się tworzyć y, konserwatywno-liberalną, czy w ogóle... Jakąś libertariańską partię. Zresztą co Keltus przyznaje, znaczy Keltus jak tylko ma okazję, to miesza z błotem partię libertariańską, miesza partię Korwin, ale no w zasadzie nie ma pomysłu na to, jak należy działać, jak należy to naprawić. W, wczoraj, po tym jak opublikowałem ten mój apel, to y, znajomy, który y, nominalnie uważa się za libertarianina, bo jest za tym, żeby y, zliberalizować dostęp do broni i pewnie zalegalizować marihuanę, po prostu mi napisał: O, co ty robisz? Coś tam, coś tam, bo ciało statutowe musi zadecydować, jakiś tam. No kurczę, jeśli ktoś, kto uważa się za libertarianina, powołuje się, mówi, że czegoś się nie da, nie rób czegoś, daje zakazy, bo jakieś tam stałość statutowe, no to mi się nóż w kieszeni otwiera. To nie jest żaden libertarianin, tylko to jest jakiś pszony komuch, który... No, nie wiem, przeczytał parę książek Rodbarda czy Rand i uważa się za wielkiego wolnościowca, to można mieć poglądy wolnościowe, uważać, że należy tam deregulować państwo, obniżać podatki, a być mentalnym komuchem i tak jest niestety z bardzo dużą częścią całego aktywu Wolnościowego, konserwatywno-liberalnego. Dlatego nie spodziewam się odpowiedzi od Korwina, Marosika i reszty, bo to są ludzie, którzy tkwią dalej mentalnie w starej epoce, Te w epoce biurokratyzmu partyjnego, regulacji, samowykluczających się między sobą instancji, które trzymają taki mętny stan, w którym najbardziej podłe jednostki w ramach danej organizacji mogą naginać prawo, prawo dla siebie. No niestety. Co sam zresztą Korwin przyznaje. Tak? Korwin mówi, że żeby można było wprowadzić jakieś liberalne zmiany w naszym kraju, no to trzeba w cudzysłowie, przeprowadzić Żydów przez pustynię przez 40 lat jak Mojżesz. To znaczy, że muszą wymrzeć pokolenia, które pamiętają jeszcze tamte czasy. No, ja może mam taki handicap w tej postaci, że jestem no, w połowie Kanadyjczykiem i kilka lat spędziłem w Stanach i ja mam zupełnie inne wyobrażenie na temat no, stosunku wolność, a Jakiś formalizm, który dla wielu działaczy wciąż stanowi jakąś barierę nie do przejścia. Tak? No, ja też sobie robię tabelki, robię sobie listy zadań, co mam do zrobienia w ramach organizacji, robię podziały obowiązków, ale to są to, te podziały. Obowiązków ta, można powiedzieć, mikroadministracja ma służyć ludziom, a nie na odwrót. Weźcie się jacyś libertarianie, wolnościowcy, z, Boże, jakiejś, yy, z Bożej łaski, po prostu ogarnijcie, yy, i, albo przestańcie mówić o sobie, że jesteście wolnościowcami, bo <laughs> nikim takim nie jesteście. Może faktycznie, nie wiem, yy, yy, no, Muszą wymrzeć te pokolenia, ale panie Januszu, tutaj osobisty apel do pana. Yy, przez to, że robi pan yy, właśnie córkę Koryntu z logiki, yy, niby tworząc partię Wolnościowców, Wolnych Ludzi, a robi pan typową partię wodzowską. Dlatego być może ta partia w ogóle jakkolwiek funkcjonuje, bo ona się unosi wyłącznie na autorytecie pana. Pana jako wodza i na ślepym posłuszeństwie kuców, tak? No, partia prawdziwie wolnych obywateli jest oksymoronem, ale właśnie co należy zrobić, poza tym, żeby Korwin dał sobie spokój z tworzeniem jakichkolwiek struktur politycznych? Ba, prawdopodobnie, żeby obecni europosłowie KNP, którzy już są w fazie przynajmniej jesieni życia, żeby też sobie dali spokój z jakimkolwiek aktywnym tworzeniem organizacji. Trzeba stworzyć trochę na wzór czeski, trochę na wzór partii, znaczy trochę na wzór ruchu Kukiza, federację, Stowarzyszeń o takim właśnie profilu wolnościowym. Teraz, co jest kolejna ironiczna rzecz z ostatnich dni, że na ratunek wszystkim działaczom społecznym i też aktywistom wolnościowym przychodzi kapitan państwo, bo ostatnio znowelizowano prawo dotyczące stowarzyszeń, że będzie teraz łatwiej rejestrować stowarzyszenia. Już nie trzeba będzie 15 członków na start, tylko 7, Nie trzeba będzie tworzyć komitetów założycielskich. Zwykłe stowarzyszenia będą mogły również tam pobierać dotacje. Można będzie zatrudniać członków zarządu. Naprawdę tyle różnych uproszczeń, że po co nam będą te partie polityczne? Znaczy, teraz jedynym uzasadnieniem e, tworzenia jakichkolwiek partii politycznych to jest e, uprzywilejowanie w związku z możliwością otrzymania subwencji budżetowych. A jeśli, czy, e, czy wy, korwinowcy, czy e, kanapowcy, libertariani i tak dalej, po to robicie, bo chcecie się nachapać, zrobić biznes e, z partii politycznej po to żeby ciągnąć tę kasę z budżetu dla, i tworzyć taki mikro PSL pod flagą Gadzdena czy pod krzyżem świętego Jerzego to szczerze wami gardzę